Kult świętych relikwii i wizerunków. Katolicyzm bez kultu świętych relikwii i wizerunków byłby nie do pomyślenia. Pozbawiono by był zewnętrzny, w zewnętrznej formy i liturgicznego czaru. Dlatego kult ten zajmuje w religii katolickiej wybitne miejsce i jest otoczony wyjątkowo troską i zwierzchników Kościoła. Jest skarbem, którego szczerze się ze szczególną pieczołowitością. Czyż można wyobrazić sobie praktykującego katolika bez czci dla świętych pańskich, kościoły bez obrazów, figur i największych świętości relikwii, rok kościelny bez świąt, a wiernych bez patronów? Gdyby religia katolicka nie posiadała tej oprawy kultowej, wyglądałaby w oczach ludu zbyt ubogo i niepociągająco, chociaż bez wątpienia byłaby wówczas czystsza i prawdziwsza. Kierując się szacunkiem dla tradycji i mając na uwadze szeroką popularność kultu, Kościół nakazuje z całą powagą swego nauczycielskiego autorytetu czcić świętych relikwie i obrazy. Świętych obcowanie. Kult świętych występuje nie tylko w codziennej pobożności mas, znajduje się także swe odbicie w liturgii Kościoła, którą przenika na wskroś i która poświęca mu wiele obrzędów i uroczystości oraz dogmatyce stanowiącej teoretyczną podbudowę kultu. W katechizmie czytamy: przy każdej sposobności zachęca Kościół do oddawania czci świętym. Przy chrzcie daje imię jakiegoś świętego, tak też i przy bierzmowaniu. Co dzień obchodzi pamięć któregoś ze świętych, w kościołach umieszcza statuły i obrazy świętych, używa ich pomocy we mszy świętej, w litaniach i tym podobnie. Podstawą kultu świętych jest przypuszczenie, że święci pańscy cieszą się w niebie chwałą wybranych i mają możliwość wyjednywania u Boga łask dla żywych, jak również zmarłych przebywających w czyśćcu. Słuszne jest więc, zdaniem Kościoła, wzywanie ich w godzinie potrzeby. Pogląd ten stanowi jeden z ważnych artykułów i wiary katolickiej, zwany popularnie obcowaniem świętych, nauczający, że wierni na ziemi, Kościół wojujący, dusze czyśćcowe, Kościół cierpiący oraz święci pańscy w niebie, Kościół triumfujący, tworzą nierozerwalną rodzinę, wzajemnie się wspierającą. Zaznaczone w składzie apostolskich obcowanie świętych wyraża nieco innego, jak że wierni na ziemi i wybrani w niebie tworzą jedną wspólną rodzinę Bożą. Nie dziw więc, że święci pańscy chętnie ujmują się za nami i śpieszą nam z pomocą, zwłaszcza jeśli wzywamy ich, czyli prosimy ich o wstawiennictwo u tronu Boga. Wskutek obcowania świętych następuje w społeczności katolickiej duchowa wymiana dóbr religijnych. Żyjący uczestniczą w zasługach świętych, na przykład korzystają z odpustowego skarbca zasług, cierpiący w czyściu uzyskują ulgi lub skrócenie mąk czyśćcowych przez modlitwy, msze i jałmużnę żyjących oraz stawiennictwo świętych, a z kolei święci pańscy doznają czci ze strony wiernych przebywających na ziemi. Wypływają stąd wspólne korzyści. Wyrazem łączności są dwa zwłaszcza święta, mianowicie Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Czytamy o tym w katechizmie. Kiedy najwidoczniej ujawnia Kościół walczący swą łączność bratnią z Kościołem triumfującym i Kościołem cierpiącym. Najwidoczniej tę łączność ujawnia Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada, kiedy czci cały Kościół triumfujący i wzywa jego pomocy, i Dzień Zaduszny 2 listopada, kiedy uroczyście modli się za wszystkie dusze w czyśćcu. Świętych obcowanie jest artykułem wiary niewystępującym w Piśmie Świętym. Słowo Boże, choć dużo miejsca poświęca kwestii Kościoła Chrystusowego na ziemi i obcowaniu wiernych, nie zna pojęcia Kościoła cierpiącego i triumfującego w sensie katolickim. Nauka o czyściu i świętych pańskich, znajdujących się w niebie, nie jest znaną w Pismu Świętemu.
Zgodnie z wiarą apostolską każdy człowiek posiada wolny i bezpośredni dostęp do Chrystusa, a za jego pośrednictwem do Boga Ojca. Dla każdego stoi otworem skarbiec łask Bożych. Kościół katolicki jest innego zdania. Wyjednywanie łask Bożych uzależnione jest od pośrednictwa świętych, z tym, że dla wyniku sprawy nie jest obojętna ilość świętych występujących w intencji proszącego. Im większy jest zastęp, tym korzystniej jest dla grzesznika. Ćwiczenie świętych jest rzeczą pożyteczną, pisze ksiądz Franciszek Spirago. Zjednywa nam bowiem u Boga wiele łask. Kto na ziemi chce coś ważnego uzyskać, szuka poparcia protektorów. Kto zaś chce u Boga coś ważnego sobie wyjednać, roztropnie czyni, jeśli się do świętych o przyczynianie i wyjednanie pożądanej łaski zwraca. Przez nich zyskujemy wiele łask od Boga, a osobliwie szybkie wysłuchanie naszych modlitw. Im więcej mamy orędowników, tym lepiej dla nas. Czego by Bóg odmówił jednemu świętemu, nie odmówi większemu ich zastępowi, podobnie jak opat nie zwykł odmawiać, gdy go cały klasztor o coś prosi. Kościół przyznaje, że nie wszyscy święci posiadają jednakową moc i jednakowy zakres łask. Niektórzy z nich dysponują szczególnym uzdolnieniem lub darem. Dlatego w różnych okolicznościach i potrzebach należy wzywać pomocy odpowiednich świętych, mających zadośćuczynić prośbom. Bezcelowe jest natomiast trudzenie świętych, których kompetencje nie odpowiadają konkretnym potrzebom. Aby wiadomo było, z czym i do kogo należy się udać, nauki katechizmowe służą miarodajnym wyjaśnieniem. Przyjętym jest ogólnie, że w różnych okolicznościach i potrzebach wzywamy świętych. Dowiedzionym jest, że niektórzy święci mogą być nam szczególnie pomocni w tej lub owej potrzebie. Tak na przykład o wyjednanie szczęśliwej śmierci zwracamy się przede wszystkim do świętego Józefa. W potrzebach doczesnych, materialnych również do świętego Józefa. W niebezpieczeństwie pożaru do świętego Floriana. W chorobach szyi i gardła do świętego Błażeja. W cierpieniach wzroku do świętej Otylii. W czasie zarazy do świętego Rocha, kogo szarpią ludzkie języki, zwraca się do świętego Jana Nepomucena lub do świętego Judy Tadeusza. Myśliwi mają za patrona świętego Huberta, dotknięci epilepsją świętego Willibroda lub Walentego, mający ból zębów święto Apolonię. O odzyskanie zguby zwracamy się do świętego Antoniego z Padwy. Można przypuszczać, że Bóg dał niektórym świętym szczególniejszą moc do pomagania w pewnych potrzebach. Także rozmaite stany mają swoich patronów. Święty Alojzy, święty Kazimierz, święty Stan, Kostka są patronami młodzieży, święta Cecylia, muzyków, święta Anna, małżonków, święty Franz Salezy, pisarzy, autorów. Wiekowa tradycja Kościoła okazała się wystarczająco długa do wytworzenia i utrwalenia przysłowiowej specjalizacji świętych. Wtajemniczeni mówią nawet, że podział jest całkowicie realny i sprawdzony, a jego znajomość niezawodnym środkiem do zdobywania dóbr bez uciekania się do pomocy Bożej. Kościół traktuje tę naukę poważnie i wielokrotnie dał jej swój wyraz w naukach katechizmowych oraz kościelnej liturgii. Ku czci świętych wznoszone są kaplice, a w każdym kościele specjalne ołtarze. Znając dogmatyczne założenia kultu oraz biorąc pod uwagę wygłaszane przy tym przez rzymskich teologów nauki, nie należy się dziwić, że kult ten rozwija się i kwitnie w kościele katolickim, doznaje wdzięcznego przyjęcia wśród wiernych. Aby przekonać się o rzeczywistej wartości wstawiennictwa świętych w ich pojedynczym lub zbiorowym pośrednictwie, wystarczy przytoczyć tylko jedną ewangeliczną wypowiedź Chrystusa. Jam jest droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.
Jeśli uwzględnić nadto fakt, że święci pańscy nie istnieją w ogóle, gdyż żaden człowiek po śmierci nie idzie do nieba, lecz przebywa do chwili zmartwychwstania w prochu ziemi, straszliwa iluzja wystąpi w całej głębi załamania, zakłamania i błędu. Nie to jednak jest najtragiczniejsze. Najsmutniejsze są skutki wiodące w prostej linii do najniższych form bałwochwalstwa stanowiącego obrazę Boga w dziedzinie wiary, zguby duchowej. Liturgiczny charakter kultu. Kościół odróżnia trzy rodzaje czci. Latrię, jest to forma czci należnej Bogu, hyperdulię, cześć należną Marii, oraz dulię, cześć należną świętych pańskim i aniołom. Podział ma znaczenie wyłącznie teoretyczne. W praktyce cześć oddawana świętym i Marii nie różni się od czci przeznaczonej dla Boga. Jeśli wziąć pod uwagę różnorodność form kultowych, ilość świąt, popularność wśród ludu i żarliwość drakowierni i ich pasterze uprawiają cześć świętych, wypadnie stwierdzić, że kult ten właściwie przewyższa kult samego Boga. Zadziwiająca jest, pisze ksiądz Zalewski, rozmaitość form kultu, jakimi Kościół otacza swych wybranych. Dokonuje uroczystych beatyfikacji i kanonizacji wśród bogatych uroczystości i ceremonii. Ku czci aniołów i świętych stawia Kościół liczne świątynie i kaplice oraz buduje im wspaniałe ołtarze, które mają nie tylko służyć do sprawowania czynności liturgicznych, ale także ku chwale wybranych. Groby świętych były zawsze otaczane czcią i wielkim pietyzmem. Relikwie świętych oprawiano najkosztowniejszy kruszec. Sztuka chrześcijańska wyczarowała prawdziwe arcydzieła dłuta i pędzla ku czci Matki Bożej i świętych pańskich. Kościół poleca, by kapłani o ile możliwe nadawali dzieciom imiona świętych. Polski kancjonał posiada bardzo wiele modlitw i pieśni ku czci świętych. Kim są święci w oczach Kościoła, niech świadczą tytuły i porównania nadawane im przez naukę katolicką. Świętych przyrównywa się nieraz do gwiazd dla ich wielkiej liczby i rozmaitego stopnia świętości, do klejnotów, ponieważ nieczęsto pojawiają się wśród ogółu ludzi, a mają wielką cenę w oczach Boga, do cyprysów, nie butwiejących nigdy, do wyniosłych cedrów libańskich, dla ich wysokiej doskonałości, do wonnych lilii, ponieważ roztaczali w pośród ludzi miłą woń dobrych uczynków, do kowadła, bo nie upadli pod ciosami losu, jako kowadło nie zmienia się pod ciosami młota. Do raju, nawodnionego czterema rzekami, jaśnieli bowiem czterema cnotami kardynalnymi. Święci są kolumnami Kościoła, wspierają go bowiem przez swe modlitwy, są wieżami Kościoła, zwiększając jego majestat, siłę i znaczenie. Przepraszam. W jaki sposób Kościół nakazuje oddawać świętym cześć? Pouczenia katechizmowe mówią o tym szczegółowo, lecz z wypowiedzi tych wynika, że święci otrzymują boską wprost cześć graniczącą z bałwochwalstwem w najistotniejszym słowa tego znaczeniu. Oddajemy cześć świętym, pisze ksiądz Franciszek Spirago, wzywając ich wstawiennictwa za nami do Boga, corocznie obchodząc ich święta, mając w poszanowaniu ich wizerunki i relikwie, nosząc ich imiona, oddając pod ich opiekę siebie i rzeczy nam drogie, sławiąc ich zasługi w słowach i pieśniach. Wzywając świętych, tym samym okazujemy im cześć, wyznajemy bowiem, że modlitwa ich ma wielką moc. W świetle powyższego gołosłowne okazują się teologiczne wywody utrzymujące, iż cześć świętych jest względna, łącząca się z czcią Boga, że sam Bóg życzy sobie, aby cześć oddawano
Jego przyjaciołom, jakimi są święci. Czyż zanoszenie modlitw do świętych, wzywanie ich wstawiennictwa, uciekanie się pod ich opiekę, opiewanie ich zasług i wynoszenie ich cnót oraz zapał wiernych i powszechność wiary w ich moc wstawienniczą może jeszcze budzić wątpliwości co do rzeczywistego charakteru ich kultu. Katechizm poucza, że Boga czcimy przez ofiary, modlitwę ustną, klękanie, pokłony, składanie rąk, odkrywanie głowy, to samo wszak czyni się względem świętych, z tą tylko różnicą w stosunku do nich częściej i z większą ufnością. Niektórzy teolodzy, jak na przykład ksiądz Wierusz Kowalski, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa bałwochwalstwa, z ubolewaniem stwierdzają, że sposób odnoszenia się niektórych wiernych do świętych, do ich relikwii i obrazów, był nieraz przesądny i pogański. Ale czyż można uważać stan taki za wyjątkowy? Tak było i tak jest nadal. Nabożeństwa i nowenny do świętych w dalszym ciągu stanowią najbardziej ulubioną i spopularyzowaną formę katolickiej pobożności. Cześć bezpośrednią, bezwzględną, pisze ksiądz Zaleski, oddajemy Panu Bogu i Jego świętym sługom. Kult Boga i świętych jest więc praktycznie identyczny. Lud nie teoretyzuje do zagadnień kultowych, podchodzi w sposób prosty, szczery i bezpośredni. Nie rozróżnia między kultem Boga a kultem świętych. Zresztą nie tylko lud. Umiarem nie grzeszą nawet kapłani. Jak powstają święci? W upowszechnieniu kultu świętych nieocenione usługi oddają żywoty świętych, pełne wzruszających sen, pobożności i cnót, którym prostota i naiwność dodają często urzekającego wdzięku. Od dzieciństwa wpaja się wyznawcom, że największym zaszczytem w życiu ludzkim jest wyniesienie na ołtarze skutek beatyfikacji i kanonizacji. Są to uroczyste akty, przez które papież ogłasza prawo do publicznej czci. Wówczas człowiek śmiertelny staje się przedmiotem kultu, a lud rozpamiętywa jego zasługi i cnoty, oddając się pod opiekuńczy patronat. Świętymi są tylko ci, których Kościół za takich uznał i ogłosił. Kościół życzy sobie, byśmy oddawali cześć publiczną tym świętym, których świętymi uznał i ogłosił. Droga prowadząca na ołtarze i to publicznej czci jest wąska, a przy tym kosztowną. Zanim ktokolwiek stanie się świętym, musi przejść szereg stopni. Jeśli ktoś umarł w opinii ze sławą świętego, nazywa się sługą, służebnicą Bożym. Skoro Stolica Apostolska uroczyście ogłosi, że pewien zmarły miał cnoty w bohaterskim stopniu lub umarł jako męczennik, odtąd ma tytuł wielebny. Jeżeli Bóg zdziała za jego przyczyną 2-3 cuda, wtedy może papież ogłosić go błogosławionym. Jeżeli następnie zdarza się 2-3 cuda, wtedy nastąpić może ogłoszenie go świętym. Odtąd można mu w całym kościele publicznie cześć oddawać, na cześć jego stawiać ołtarze i kościoły, publicznie modły i odprawiać relikwie, publicznie wystawiać. Wolno także głowę jego na wizerunkach otaczać aureolą, glorią. Pamięć jego w oznaczonym dniu obchodzi się corocznie. Uroczyste ogłoszenie świętym nazywa się kanonizacją, ponieważ tym obrzędem przyjmowana jest dana osoba do kanonu, czyli rejestru świętych. Kanonizacja jest to więc stanowcze orzeczenie papieża lub soboru powszechnego, że sługa Boży zażywa chwały u Boga i dlatego Kościół nakazuje wszystkim wiernym cześć mu oddawać. Akt ten jest kulminacyjnym punktem długiego procesu. Ceremonii nie można rozpocząć przed upływem 50 lat od chwili śmierci osoby mającej być kanonizowaną. Kongregacja świętych obrzędów wymaga, aby kandydat na świętego odpowiadał szeregowi warunków. Poza heroicznymi cnotami za życia wymagane jest stwierdzenie cudów zdziałanych za jego przyczyną po śmierci. Wśród nich co najmniej dwa muszą wydarzyć się po beatyfikacji.
Prawo kanoniczne określa, jakie jest w tym wypadku znaczenie cudów. Cuda mają stwierdzić świętość życia lub męczeństwa, a zarazem poświadczają one, że Bóg przyjął wyznawcę do swojej chwały. Zarówno beatyfikacja, jak i kanonizacja posiada formę procesu przebiegającego przez kilka etapów, począwszy od danej diecezji, a skończywszy na forum stolicy papieskiej w Rzymie. Zamożna rodzina zmarłego lub jego przyjaciela, albo też wpływowi protektorzy, np. państwo lub zakon, podejmują odpowiednie starania mające na celu otwarcie procesu. Udzielają wówczas pełnomocnictwa wyznaczonemu przez ordynariusza dostojnikowi Kościoła, który występuje w charakterze tzw. postulatora, mającego sprawę reprezentować w odpowiednich trybunałach. Po przeprowadzeniu wstępnego procesu diecezji i przekazaniu sprawy kongregacji obrzędu w Rzymie oraz zebraniu przez nią właściwych materiałów, dochodzi do procesu generalnego w obecności papieża. W roli przeciwnika świętego występuje jeden z kanonistów, tak zwany promotor wiary, nazywany również advocatus diaboli, czyli diabelskim adwokatem. Po wysłuchaniu opinii stron i kardynałów papież wydaje orzeczenie o istnieniu nowego świętego, który tym samym zasila poczet świętych już istniejących. Ogłoszenie kanonizacji odbywa się z nadzwyczajnością, z nadzwyczajną okazałością w Bazylice Świętego Piotra. Pierwsza kanonizacja odbyła się w roku 993. Przeprowadził ją papież Jan XV na osobie świętego Udalryka, biskupa augsburskiego. Kanonizację wykonuje papież w katedrze świętego Piotra, pisze ksiądz Franciszek Spirago, wśród wielkich okazałości. Przez kanonizację orzeka tylko papież publicznie, że dotyczący człowiek żył święcie, że jest już w niebie i że dlatego należy mu się cześć publiczna w Kościele. Zrozumiałe jest, że beatyfikacja i kanonizacja są procesami kosztownymi. W pewnym sensie decydują również względy polityczne. Faktem jest, że żaden biedak, choćby prowadził życie najświętsze, nigdy nie zostanie wyniesiony na ołtarze, jeśli nie znajdzie możnych opiekunów, którzy zatroszczą się o przeprowadzenie odpowiedniego przewodu. Wysokie koszty procesu zasilają w sposób efektywny skarbnicę Watykanu. Sięgają one nie tysięcy, lecz milionów i miliardów złotych. Osobnym rozdziałem kultu świętych są cuda, zdziałane za ich pośrednictwem. Wiele napisano na ten temat sprawozdań i legend przyjmowanych przez ogół wiernych jako fakty prawdziwe. Z bardzo wielu świętymi wnet poczęły się łączyć legendy o prawdziwych czy rzekomych cudach. Ale chociaż pewnych cudów średniowiecznych nie można zrozumieć, zachodzi jeszcze pytanie, czy w ogóle się zdarzały, albowiem wiele z nich dopiero w późniejszych czasach poczęto dorabiać, kiedy przedsiębrano pierwsze starania o kanonizację świętego. Cuda średniowieczne mają udowodnić świętość tego, który ich dokonywa, albo też mają za zadanie usunąć czyjąś niewiarę w pewnym kierunku. Jak podaje cytowany autor, cuda średniowieczne rzadko stoją na wyższym poziomie do znudzenia, powtarzając to samo jak wypędzenie demonów, uzdrowienie z bólu głowy, złośliwych cierpień. Niektóre cuda miały charakter ściśle rodowy lub narodowy, polityczny. Szczególnie znane były cuda krzyżackie, które z reguły miały za zadanie przekonać odpowiednie czynniki, że zakon ten znajduje się pod specjalną opieką Boga i Najświętszej Panny Marii, że ten, kto w jego szeregach walczy lub w jakikolwiek sposób dla niego pracuje, może być pewny zbawienia, a ten, kto z zakonem walczy, naraża się na karę Bożą. Oczywiście cuda takie wywierały wpływ przede wszystkim na brać zakonną, na poddanych i obcych pielgrzymów, będąc zarazem postrachem dla wrogów zakonu. Wśród cudów występowały często i występują nadal zjawiska przemyślnie zdziałane albo też naturalne, którym pobożność tłumu nadaje miano cudowności.
Oprócz tego rodzaju cudów występują także zjawiska niewytłumaczalne, należące do rzeczy nadnaturalnych, jednakże i one nie mogą stanowić probierza świętości i dowodu przebywania kanonizowanych w niebie, ponieważ któż wie, jaką mocą zostały dokonane. Pismo Święte wspomina o pewnej kategorii cudów jako zjawisk niezwykłych, które powstają wskutek mocy szatana. Biblia ostrzega przed tego rodzaju cudami, których celem jest zwiedzenie nawet wybranych. Dowodzenie świętości przez cuda jest więc problematyczne i w wysokim stopniu niebezpieczne. Zauważył to już w XV wieku sławny profesor paryskiej Sorbony Gerson, który stwierdził, że dowodzenie takie jest zawodne, albowiem źli przy pomocy sztuk czarnoksięskich daleko więcej cudów mogą zdziałać, aniżeli dobrzy, a nadto dużo więcej świętych przebywa w niebie, aniżeli ich kanonizowano. Kościoła nie interesuje źródło nadprzyrodzonej mocy cudotwórczej, lecz fakt nadprzyrodzonego zjawiska, w oparciu o który kreowani są katolicy święci. A któż zaświadczy, że cuda te nie wywodzą się z głębokości szatańskich, że są dziełem Boga? Przecież Bóg nie udziela swej mocy na potwierdzenie nauk sprzecznych z prawdą objawioną. Każdy cud jest w oczach Kościoła dowodem Bożej interwencji na rzecz świętego. Tobie też rozpamiętywanie cudownych historii napełnia wiernych uczuciem podziwu i czci, wzmacniając wolę częstszego korzystania z protekcji świętych. Ulubioną modlitwą jest litania do wszystkich świętych, stanowiąca, jak nie trudno odgadnąć, najskuteczniejszy środek otrzymania od Boga łask, a to ze względu na liczbę świętych śpieszących z pomocą. Któż nie chciałby z tego korzystać? Dziękuję.